Witajcie, cześć, dzień dobry. Na pewno zastanawiacie się taką kwestią. Dlaczego gość skierował kamerę na nogi i my mamy to oglądać po części na jego samochód? Otóż jest to celowo w tym momencie ustawione, a mianowicie dotyczy to sytuacji takiej, w której będę się starał Wam wytłumaczyć na Waszą prośbę, które piszecie do mnie w komentarzach z zapytaniami, czy jeżeli padnie sprzęgło w samochodzie, można takim samochodem się poruszać, czy można nim awaryjnie zjechać, czy w ogóle da się cokolwiek zrobić, żeby tego rumaka ruszyć z drogi. I takim filmem będę się chciał z Wami w tym momencie podzielić, natomiast od razu powiem sytuację taką. Jeżeli by kiedykolwiek zdarzyła się Wam taka sytuacja, że będziecie musieli takie coś wykonać, to pamiętajcie, do tego potrzebna jest sprawa i robicie to na własną odpowiedzialność. Dlaczego? Dlatego, że zawsze może pojść coś nie tak, zawsze możecie coś skrzanić, skopać, bądź, no przysłowiowo, coś tam sknocić, nie? Natomiast odpowiadać będziemy w tym momencie na pytania, co znaczy uszkodzone sprzęgło. Otóż słuchajcie, uszkodzone sprzęgło to znaczy niemożność wysprzęglenia biegu, które jest połączone na sztywno z silnikiem. Czyli my wciskamy sprzęgło, bądź nie możemy wcisnąć sprzęgła, bądź pedał opadł, bo padła pompka. Jeżeli nie ma pompki hydraulicznej, to siłownik się uszkodził. Jeżeli nie siłownik, to na przykład zerwała się linka, bo taka sytuacja również się zdarza. No i teraz pytanie i odpowiedź, czy takim pojazdem można się poruszać, ogólnie, nawet awaryjnie. Więc od razu powiem Wam tak. Tu, jak widzicie, jest to moja lewa noga, którą muszę użyć do wysprzęglenia samochodu. I w tym momencie ja sprzęgło wciskam. Odpalę silnik, żeby awaryjnie przejechać na aktualną chwilę, na poczęcie filmu, żebyście zobaczyli, że ja faktycznie te biegi używam, że muszę używać sprzęgła. W tym momencie mamy dwójeczkę. Jesteśmy akurat na odcinku takim spokojnym, gdzie możemy to sobie zrobić. No i dobra, pojazd sobie jedzie, wciskam po raz kolejny sprzęgło. No i teraz tak. Na pewno nie ma możliwości, żebyście w tym momencie na pracującym silniku mogli wystartować. Do tego potrzebny jest mocny rozrusznik, a przede wszystkim akumulator. Ktoś, kto ma diesla, myślę, że będzie mu łatwiej, dlatego że wiadomo, że w dieslach zazwyczaj ten akumulator jest mocniejszy, bo się rzeczy diesel stawia większe opory. No i teraz tak, co trzeba by było zrobić, żeby pojazdem ogólnie wystartować? Ja Wam będę tłumaczył po kolei, co należy robić. Oczywiście z mojej strony. Wy nie musicie tego robić. Pojazd zgaszony, sprzęgło. W tym momencie widzicie, nogę cofnąłem do tyłu. Próbujemy wbijać bieg. Jest bieg bity. Pierwszy bieg jest wbity. I teraz odpalam samochód na wbitym biegu. To już wymaga troszeczkę doświadczenia, dlatego że kręcąc samochodem pojazd będzie zaczynał od razu jechać. I co się dzieje? Nic. Dlatego, że bieg nie został dobrze wbity. Taka sytuacja może się Wam zdarzyć. Dlatego bieg wbity solidnie. Wiemy, że on jest wbity i bardzo dobrze tak się stało. To chociaż wiemy, że nie wbity bieg niestety uniemożliwi nam start samochodu. I startujemy teraz już z biegu. Wystartowaliśmy. Pojazd w tym momencie porusza się. Jeżeli będziecie dobrze nasłuchiwali, starałem się wyłączyć wszystko, co jest możliwe. Jedziemy. I co teraz należałoby zrobić, żeby wbić dwójeczkę? Zmniejszyć obroty, ale zmniejszyć obroty do takiego stopnia, w którym wyrównają się mniej więcej obroty z prędkością jazdy. Czyli nie ma możliwości, że my hamujemy silnikiem. Nie ma możliwości, że my przyspieszamy, bo jeżeli w tym momencie my słyszymy, że ja zaczynam przyspieszać, niestety takiego biegu wybić nie powinniśmy i jest ciężko wybijać. Natomiast zrównam prędkość jazdy z obrotami. Bieg wybiłem. Zobaczcie, bieg został wybity. Dostosowując obroty do prędkości jazdy, wbiłem dwójeczkę.
samochód jedzie mi w tym momencie na drugim biegu. Już prędkość mogę rozpędzić pojazdu do 40 na godzinę, czyli już awaryjnie takim pojazdem mogę zjechać. Gdybym chciał wybić dwójeczkę, zrównuję obroty, zmniejszam, weszła trójeczka. Jedziemy w tym momencie na trzecim biegu. Na trzecim biegu już mamy pole do manewru, dlatego że możemy rozpędzić się do wyższych prędkości. Wy nie musicie się rozpędzać. Jeżeli sytuację macie awaryjną, to teraz możecie normalnie takim pojazdem sobie zjechać. Tylko rzecz jest teraz jaka? No właśnie, co zrobić, jeżeli potrzebujemy się zatrzymać? Nie puszczamy nogi z gazu, jak za każdym razem do wybicia biegu, bo wiadomo, że chcąc wybić bieg, będziecie musieli zdjąć nogę z gazu, ale nie całkowicie ściągacie nogę z gazu, tylko do stopnia takiego, w którym czujecie, że wasz pojazd, prędkość obrotowa zrównała się do prędkości jazdy. O, w tym momencie wybiłem bieg. No i normalnie w życiu pojazd mogę sobie zatrzymać. W tym momencie zatrzymałem się, pojazdem sobie stoję, ale niestety już ruszyć nie ruszę. Gdybym w tym momencie chciał bieg wbić, to zazgrzyta najnormalniej w życiu skrzynia biegów i uniemożliwi mi wystartowanie, bo takiej niestety możliwości nie ma. Także po raz kolejny Wam pokażę, że tylko już teraz wbiję bieg solidnie. Odpalamy. Pojazd wystartował, jedziemy w... Znaczy, problem jest taki, jeżeli macie ruch miejski, to jeżeli już musicie zjechać, starajcie się no tak jechać w odległościach samochodu, żeby kurczę w miarę możliwości nie często się zatrzymywać, dlatego że częste zatrzymywanie się jest uciążliwe, dlatego że będziecie musieli odpalać samochód. No i tutaj niestety na krótkich odcinkach wasz akumulator może niestety nie wystarczyć. O ile rozrusznik sobie da radę, o tyle akumulator już nie. No i teraz tak, jedziemy na jedyneczce. Zmniejszyłem obroty. Trójeczki widzicie, nie mogę wbić. Dwójeczkę sobie wbiłem, wyczułem moment, w którym ten bieg wejdzie. To nie jest tak, że te biegi od razu wejdą, prawda? Ale spokojnie mogę pojazd rozpędzić, mamy 50 na godzinę. Wbiłem sobie nawet czwóreczkę. W tym momencie na czwórce jadę już 50 na godzinę. Także widzicie, możliwość ogólnie jazdy jest. Nie jest to łatwe ze względu na to, że trzeba wyczuć moment pojazdu, w którym ten bieg będzie chciał wyjść. Tak jak widzicie, w tym momencie używam nogi, bo staram się nawrócić na drodze i tą nogę widzicie w tym momencie używałem. Czego nie robiłem wcześniej, jak widzieliście na filmie, moja noga przez cały czas stała w jednej pozycji, po to, żeby była możliwość pokazania Wam, że taka czynność istnieje. To jest sytuacja, słuchajcie, która może Wam uratować czasem tyłek przed lawetą, jakimiś dużymi kosztami, bądź ewentualnie zjechaniem z miejsca, w którym jest zagrożenie, że będziecie stali i coś Wam niepotrzebnie najedzie w tył. A tu się potem wszystko wiąże ze zdrowiem, dlatego pasowałoby, jeżeli jest taka możliwość, zjechać awaryjnie pojazdem. Widzicie, ja w tym momencie jadę na dwójeczce, prędkość mam 40 na godzinę, popuszczam troszeczkę obroty, bieg sobie wybiłem. Zmniejszam obroty, z trójeczką tutaj jest co prawda problem, ale trójeczka weszła. Jadę w tym momencie już na trzecim biegu. Co prawda kamera się troszeczkę rusza, bo droga jest nierówna, ale to jest jedyny odcinek, na który mogę sobie pozwolić, żeby takie coś zrobić. Dobra, wciskam sprzęgło, bo muszę zjechać. Już nie gasząc samochodu. Słuchajcie, no każdemu się idzie przejęzyczyć, nie? Myślicie, że to jest tak fajnie trajkotać w jedną stronę, jak nikt nie odpowiada. No właśnie. Także widzicie, możliwość ogólnie jest. Także jeżeli filmik się komuś przyda i uda się komu kiedykolwiek zjechać awaryjnie, bo pamiętajcie, tu patrzymy na punktach bezpieczeństwa. Tutaj czasem koszty, które są związane z lawetą, są nieadekwatne do, słuchajcie, do tego, co się może wydarzyć, prawda? Bo wiadomo, że czasem lepiej lawetę zapłacić i można spokojnie zjechać, ale w sytuacji, gdy zatrzymamy się na przykład na jakiejś ekspresówce, bo nie wiemy, co się stało i zjechaliśmy na jakiś pas, na którym te samochody poruszają się szybko, no to wiadomo, nie zawsze ten trójkąt wystawiony może zabezpieczyć Wam faktycznie Wasze bezpieczeństwo, Wasz tył, Wasz pojazd, Was przede wszystkim, bo samochód można odkupić. No także póki co dziękuję za oglądanie filmu,
Jeżeli filmik się komuś przydał, bardzo proszę, napiszcie komentarze. Nie krytykujcie, bo ten film, słuchajcie, nie był na krytykę, tylko po to, żeby ratować wam czasem tyłek w sytuacjach awaryjnych. No tak to właśnie wygląda. Także póki co na razie jest ciepełko, korzystajcie z ciepła i trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.